Dzień dobry, dzisiaj mamy poniedziałek, 11 stycznia, godzina 11 i kilka minut po niej. To jest tydzień na GPW, a ja nazywam się Marcin Działek i jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii fal Eliota. Dzisiejszy webinar rozpocznę dość nietypowo, może na samym początku krótkie ogłoszenie techniczne w tym tygodniu, tak jak informowałem podczas nagrania Tydzień na giełdach zagranicznych. W tym tygodniu ukaże się tylko owy webinar, czyli Tydzień na GPW. Od przyszłego tygodnia w poniedziałek powracam do wersji dwóch webinarów nagrywanych w poniedziałek, tak aby te materiały nam się z powrotem zazębiły. To też z tego względu w tym tygodniu Tydzień na giełdach zagranicznych nie ukaże się. Myślę, że to nagranie, które zrobiłem pod koniec ubiegłego tygodnia, jest na tyle aktualne, aby je pozostawić. Jeśli chodzi o tydzień na GPW, zaczynamy nietypowo, gdyż zaczynamy od wykresu, można na pierwszy rzut oka by powiedzieć, czegoś niezwiązanego z GPW. Natomiast pokażę Państwu dwa walory, które jednak mają bardzo duży wpływ na GPW, bo to są dwa walory, które de facto są wrzucane do jednego worka z naszą giełdą, albo inaczej, nasza giełda jest wrzucana do jednego worka z tymi walorami. Obecnie widzą Państwo notowania najpopularniejszego ETF-a na rynki wschodzące, czyli na MSCI Emerging Market Index. Pokazuję notowania tego ETF-a, gdyż są one dostępniejsze od notowań samego indeksu MSCI. No i co tutaj widzimy ciekawego? No przede wszystkim warto odnotować tą ostatnią i przyjrzeć się tej ostatniej części wzrostów, która jest widoczna na tymże indeksie. Widzimy gwałtowne odreagowanie po postpandemicznej wyprzedaży z marca tego roku i te gwałtowne odreagowanie, które trwało tak naprawdę do września, listopada. Następnie był krótki okres konsolidacji, no i przychodzi listopad, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, vaccine optymizm, czyli optymizm związany z kolejnymi nagłówkami na temat nowych, skutecznych szczepionek, no i indeks bardzo mocno rośnie. Natomiast to, co jest najistotniejsze i to, co chciałem Państwu przekazać, to jakby tutaj dwie informacje. Po pierwsze, skala wzrostów tego indeksu w ostatnich tych 3 miesiącach jest zdecydowanie silniejsza od skali wzrostów choćby technologicznego Nasdaqa, przemysłowego Dow Jonesa, niemieckiego DAXa czy amerykańskiego S&P 500. Ta skala wzrostów na tymże indeksie jest bardziej zbliżona do tego, co widzimy choćby na indeksie Russell 2000. I dlaczego tak się dzieje? Mianowicie po tym tak zwanym vaccine optymizm doszło do wielkiej rotacji. Teoretycznie doszło do wielkiej rotacji, bo tej rotacji tak naprawdę nie widać. Natomiast ewidentnie, gdybyśmy relatywnie zestawili ze sobą indeksy wartościowe z indeksami wzrostowymi, czyli tak zwany sektor value versus sektor growth, to sektor value zaczynał silniej zyskiwać na wartości. Mamy największą dynamikę wzrostów spośród nowojorskich indeksów na indeksie Russell 2000, który w większości jest indeksem spółek wartościowych, aniżeli wzrostowych. No i te silne wzrosty były również widoczne na spółkach wchodzące w skład Emerging Markets, bardzo mocno rosły spółki surowcowe, jak i oczywiście sektory finansowe. Natomiast jakby to jest jedna rzecz i wiąże się to również z tym, że w tym roku mamy klarowny bet zagranicznych zarządzających, mamy zgodność czy wręcz jednomyślność, że tymi dwoma najpopularniejszymi tradami na ten rok to jest short dollar i long Emerging Markets, czyli innymi słowy, kupowanie czy pozycje długie na rynkach wschodzących, w tym na GPW, no i oczywiście pozycje krótkie na dolarze. Zawsze jest taki problem, gdy widzimy potężne zagregowanie pozycji, czy też takie potężne zagregowanie konsensusu w jednym tradzie. Najczęściej wskazuje to raczej zbliżający się koniec ruchu, aniżeli jego początek. Na sam koniec, analizując ten wykres powyższego ETF-a, zwracam jeszcze raz uwagę na tą strukturę trójwzrostową. Ta trójfalowa struktura nijak nie wpisuje nam się w początek impulsu. Założenie, że jest to fala pierwsza,
płytka, jakaś karłowata fala druga i fala trzecia jest ekstremalnie mocno naciągane. Poza tym ewentualna fala pierwsza, druga powinna się rozpocząć z jakichś konkretnych poziomów, a ten poziom marcowego dołka no nie pasuje w żaden sposób do innej struktury falowej, aniżeli do wielkiego klina wprowadzającego. Mówię, że nie pasuje inaczej, bo patrząc na szczyt z 2007 roku, gdybyśmy mieli zacząć kolejną hossę z marcowego dołka ubiegłego roku, no to powinniśmy wyróżnić jakąś sensowną strukturę spadkową, a tejże struktury tu nie ma. Nie da się wyróżnić formacji trójkąta, bo brakuje dwóch sekwencji spadkowych. Mamy ewidentnie trzy fale spadków, a oznaczenie tego układu jako niedociągniętą korektę płaską, no jest tutaj, bym powiedział, ekstremalnie rzadko statystycznie występującym przypadkiem. Jeśli by uznać, że ten dołek, który oczywiście wypada na fajnym, ładnym zniesieniu Fibonacciego, miał być końcem korekty, z perspektywy teorii fal Eliota kompletnie to nie pasuje. Niedociągnięta korekta płaska, czyli korekta, w której fala C nie przebija dołki fali A, można się pokusić o rozpisanie takiej korekty, jeśli fala C znosi około 80% wcześniejszego ruchu. Na chwilę obecną rozpisanie tego ruchu w ten sposób jest po prostu błędne. Ewentualnie, gdyby faktycznie miała się rozpocząć jakaś potężna hossa i za rok bylibyśmy na poziomie 120 dolarów, wtedy możemy retrospektywnie pokusić się o taki scenariusz. Druga sprawa jest taka, że widzimy wszechobecną, rozlewającą się euforię na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Mamy jednomyślność ekonomistów, zarządzających, no i taką dość charakterystyczną rzecz, że inwestorzy detaliczni radzą sobie zdecydowanie lepiej od profesjonalistów, zdecydowanie łatwiej przychodzi im bić benchmarki, dlatego że to obecnie mamy taką sytuację, i ona panuje od przynajmniej połowy ubiegłego roku, że to profesjonaliści gonią klientów detalicznych i to klienci detaliczni są tą masą, trochę obraźliwie mówiąc, stadą owiec, które nagania cały tłum, cały pęd. No i za tym właśnie, za tym stadem muszą gonić oczywiście zarządzający, aby nie gubić alfy. W takich skrajnych warunkach euforii nigdy nie rozpoczynają się trendy wzrostowe długoterminowe hossy z perspektywy teorii fal Eliota, ale nawet nie z perspektywy teorii fal Eliota, tylko z jakichkolwiek innych narzędzi do oceny sytuacji na rynku. Gdy widzimy tak dużą euforię, teoria falowa podpowiada nam, że jest to albo wieńczenie fal piątych, i to może być fala piąta w formacji klina kończącego, może być to klasyczna fala piąta, czy fala piąta wydłużona w impulsie, oczywiście z wydłużoną falą piątą, ale równie dobrze może być to koniec korekty kształtującej jakąś falę B. Patrząc po tymże indeksie, należy stwierdzić, że na chwilę obecną jedyny dobrze wpisujący się scenariusz falowy oddający to, co się dzieje na tym indeksie, jest 20-letnia formacja klina wprowadzającego. Notowania tego ETF-u zaczynają się gdzieś w 2005 roku, natomiast co jest ciekawe, rynki wschodzące po pęknięciu bańki dotkomowej zachowały się zupełnie inaczej od rynków dojrzałych. Mieliśmy wtedy taką konsolidację w formacji trójkąta, co pokażę Państwu na wykresie KOSPI, ale albo później również na wykresach polskich walorów. I następnie mieliśmy strukturę wzrostową, spadek, kolejną trójfalową strukturę wzrostową, spadek i kolejną strukturę wzrostową. Obecnie w przypadku tego ETF-a przełamaliśmy górne ograniczenie klina, no i tak naprawdę jesteśmy o krok od zakończenia tej struktury wzrostowej. Teoretycznie i technicznie struktura się zakończyła. W sensie mamy przebicie szczytu fali trzeciej, to jest wariant konieczny do zakończenia formacji klina. W tym wypadku jest to wieloletni, 20-letni prawdopodobnie klin kończący, i dodatkowo mamy ukształtowane coś takiego, co się nazywa false thrust, czyli fałszywe wybicie. W formacjach klina, zwłaszcza w formacji klina kończącego, charakterystycznym zjawiskiem jest niewielkie, stosunkowo niewielkie w ujęciu procentowym nadbicie górnego ograniczenia klina, po czym dochodzi oczywiście do gwałtownego odwrócenia trendu.
Co jest ciekawe w formacjach Klina i na co należy zwrócić uwagę, i moim zdaniem to jest target, któremu należałoby się przyglądać na ten cały rok. Po zakończeniu formacji Klina, oczywiście to jest wykres miesięczny, natomiast pomimo tego, że jest to wykres miesięczny, to uważam, że na ten rok te odwrócenie czy zakończenie formacji Klina powinno nastąpić w pierwszym kwartale tego roku i następnie cena powinna w takim bardzo agresywny, dynamiczny, szybki sposób zmierzać w okolice fali czwartej niższego rzędu. Natomiast długoterminowy zasięg przeceny wynikający z Klina to jest oczywiście dołek fali drugiej, czyli dołki po kryzysie finansowym z 2008 roku. Dodatkowo pokażę Państwu jeszcze jeden walor i przejdziemy wtedy już do polskiego rynku. I tym walorem będzie koreański KOSPI. Może się wydawać dziwne, że pokazuję tutaj indeks gospodarki należącej, bodajże będącej na 11 czy 12 miejscu pod względem PKB na świecie, czyli należącej do G20. Mam tutaj Koreę Południową, technologiczną, zaawansowaną gospodarkę. Natomiast jak przyjrzymy się budowie wcześniejszego ETF-a, to druga pozycja w tymże ETF-ie po rynku chińskim zajmuje właśnie rynek koreański, bodajże z 10 czy 11-procentowym udziałem. I w przypadku rynku koreańskiego proszę zobaczyć, co się tworzy. Mówiłem Państwu o tym, że pęknięcie bańki dotkomowej zupełnie inaczej było widoczne na tym rynku, bo to był środek konsolidacji w formacji trójkąta. No i po zakończeniu formacji trójkąta, czyli to są okolice 2002-2003, wtedy też mieliśmy dołek bessy na rynkach dojrzałych po końcu bańki dotkomowej. Powstała nam formacja klina kończącego. Pokazywałem Państwu w drugim nagraniu często ten indeks, mówiąc o tym, że wtedy uważałem, że ten trójfalowy środek wyznacza nam falę B w pędzącym trójkącie. Wtedy mielibyśmy po przecenie falę C, D, E i kolejne maksima. Bardzo często powtarzam, że formacje trójkąta i formacje klina to są formacje, które ze sobą przenikają. W sensie, gdy widzimy strukturę falową, która jest, tak jak tutaj, wzrostem trójfalowym, powstają nam dwie tak naprawdę możliwości, najczęściej występujące, bo mamy jeszcze trzecią możliwość, ale rzadziej występującą. Te dwie najczęściej występujące wtedy możliwości to jest albo pędząca formacja trójkąta, albo formacja klina. I zgodnie jakby z moim doświadczeniem, wielokrotnie, gdy oznaczałem coś jako formacja trójkąta, a nie była to finalnie formacja trójkąta, tylko ten wariant był zanegowany, to często on się przekształcał w formację klina. I odwrotnie, gdy coś na początku, co wyglądało jak formacja klina, finalnie często kończyło jako formacja trójkąta. Więc to są struktury często jakby ze sobą przenikające się czy współgrające. Okazało się, że ta euforia, niesamowita euforia, która po wyprzedaży post-covidowej się pojawiła, napędziła nam trójfalowy wzrost. No i ten wzrost idealnie wpisuje się w formację klina. Mamy falę pierwszą, falę drugą, wieloletni wzrost w ramach fali trzeciej. Zeszłoroczna wyprzedaż nam dokończyła pod falę C w fali czwartej. No i znowu na tym indeksie mamy to samo co na Russell 2000, to samo co na indeksie Emerging Markets, czyli silny wzrost, krótką konsolidację, kolejny silny wzrost. No tej struktury nijak nie da się oznaczyć jako formacja impulsu. To jest klarowny trójfalowy zygzak. Mamy już dość znaczące wybicie, te fałszywe wybicie. Oczywiście KOSPI. Ta giełda to jest prawdopodobnie lider na świecie pod względem odreagowania, bo odreagowanie wynosi już 110 czy 115% od marcowego dołka. Natomiast istotniejsze jest to, jak ta formacja się skończy. Bo mamy już fałszywe wybicie, jesteśmy blisko równości fal, oczywiście niesamowity optymizm, ekstrema i tak dalej. Natomiast ta formacja skończy się najprawdopodobniej w sposób dość brutalny. Tak w ogóle na wykresie w skali semilogarytmicznej mamy tutaj takiego klasycznego zwężającego się klina kończącego, natomiast na wykresie w skali arytmetycznej fala piąta, która się obecnie buduje, jest falą najdłuższą. Fala trzecia jest dłuższa od jedynki, no i oczywiście piątka już jest dłuższa od trójki, więc mamy rozszerzającego się klina kończącego. Taka struktura świadczy o tym, że ten ruch spadkowy będzie jeszcze
gwałtowniejszy. No i oczywiście zgodnie z teorią falową, poziomy, którym się powinniśmy przyglądać, to jest dołek fali czwartej, czyli 50% tąpnięcie, a finalnie statystycznie najczęściej ruchy korekcyjne po formacjach klina kończą się w okolicach po fali drugiej tejże formacji, czyli okolice 900 punktów. No i to jest przecena rzędu 70%. To jest jakby długoterminowy view, czyli coś, co się powinno wydarzyć w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy. Natomiast specjalnie chciałem pokazać Państwu te warianty, gdyż one w dużym stopniu oddziałują na to, co dzieje się na naszym rynku. I zaczniemy od indeksu, klasycznie od indeksu WIG. Najpierw może wykres dzienny i chciałem tylko zaznaczyć to, co się dzieje obecnie w takim krótkim terminie na naszym indeksie. No to widzimy trójfalową strukturę wzrostową, trójfalową strukturę spadkową i kolejną trójfalową strukturę wzrostową. I obecnie jesteśmy na górnym ograniczeniu kanału wzrostowego. To ograniczenie można w taki bądź w taki sposób przedstawić. Typowe zniesienie Fibonacciego i równość fal. Teoretycznie wrażliwe miejsce do zakończenia ruchu. Natomiast zawsze, gdy widzimy tak niesamowitą euforię, która panuje teraz, to wszystkie te poziomy techniczne są w tym momencie mniej istotne, bo rynek zachowuje się, jakbym powiedział, mniej klasycznie, czy mniej tak schematycznie. Euforia skutkuje często tym, że widzimy całą masę wręcz na pierwszy rzut oka wydawałoby się nielogicznych ruchów. Natomiast ta struktura trójfalowa jest warta odnotowania. Tu praktycznie no, nie da się rozpisać tego jako impuls, byłoby to znowu mocno na siłę. No i pytanie jest, czym jest ta struktura falowa w dłuższym ujęciu czasowym. Więc przejdźmy teraz do wykresu długoterminowego. No i tak naprawdę mam tutaj trzy możliwości falowe. Pierwsze już Państwo znają. Moim zdaniem to, co się kształtuje, najbardziej prawdopodobne scenariusze są w tym momencie dwa. Zostawmy tą różową alternatywę. Ta alternatywa była przeze mnie omawiana w zeszłym tygodniu, jak i przez ostatnie także tygodnie. Według tego kształtujemy małą formację trójkąta, znaczy, może nie małą formację trójkąta, długoterminową formację trójkąta, ale z falą D i E, które są falami dość krótkimi, zarówno w czasie, jak i w swoich zasięgach cenowych. Raczej to nie jest ten case, bo on nie pasuje do tej euforii, która obecnie ma miejsce. Ten case nie pasuje do takiej analizy międzyrynkowej tego, co może się wydarzyć. Więc wydaje mi się, że ten wariant różowy w tym momencie jest wariantem najmniej prawdopodobnym. Dwa warianty, które rozpatruję. Pierwszy zakłada, że budujemy cały czas tą większą formację trójkąta i po zakończeniu fali B w 2017-18 roku mieliśmy falę W. To, co widzimy teraz, to jest trójfalowe odreagowanie w ramach fali X i w tym roku zobaczymy kolejny mocny trójfalowy spadek w ramach fali Y i ten spadek powinien indeks co najmniej przepołowić. To jest scenariusz mocno prawdopodobny, natomiast znowu skala euforii, która jest na rynku, skłania mnie do tego, że być może indeks WIG zrobi to, co zrobił indeks Emerging Markets i to, co zrobił KOSPI, czyli popatrzmy na wykres w długim terminie. Mamy formację trójkąta w ramach fali czwartej na naszym rynku. To samo widzieli Państwo na indeksie KOSPI 100, czyli na indeksie koreańskim. I następnie mamy falę pierwszą, czyli szczyt z 2007 roku, fala druga, ten szczyt, który udało się podczas post-Trump rally uzyskać, to jest fala trzecia, wyprzedaż post-covidowa to jest fala czwarta, no i w tym wariancie powinniśmy wybić raz jeszcze historyczne szczyty i zbudować tą falę piątą. W takim wypadku cena mogłaby jeszcze około 20% urosnąć. Moglibyśmy dojść do poziomu 72 tysięcy punktów. Na chwilę obecną dla mnie jest to alternatywa mniej prawdopodobna. Jest to alternatywa mniej prawdopodobna, natomiast warto ją uwzględnić, bo widzimy szaleństwo, które udziela się rynkom wschodzącym. No i niewykluczone, że tak jak mówiłem Państwu w zeszłym roku, że na tej euforii jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni będziemy tworzyć kolejne maksima. Natomiast istotniejsze jest to, co się wydarzy później. W scenariuszu moim bazowym, w scenariuszu czarnym, widzimy jakąś 50-60% przecenę i walor powinien zacząć odreagowywać i to będzie już długoterminowy dołek. W tym scenariuszu
pomarańczowym przecena powinna przebić dno z 2009 roku, czyli ta przecena byłaby znacznie bardziej agresywna w swoim kształcie. Czy to będzie ten case? Niekoniecznie, aczkolwiek widząc, jak silny jest rynek już w pierwszym tygodniu, popatrzmy tylko na sektor bankowy w Polsce. Mamy odbicie rzędu 20-30% już od początku roku, a tak naprawdę w przeciągu 10 tygodni banki niektóre odbiły już po 100%. To momentum jest niesamowite. Natomiast to momentum wynika oczywiście z tego, że zagranica bytuje emerging markets i bytuje rynek polski jako oczywiście składowa tego rynku. Mówiłem Państwu o tym również, że hossa rozlewa się niesamowicie na rynku i tu może taka krótka wstawka tego, gdzie hossa była widoczna na polskim rynku, bo mamy hossę widoczną na niektórych segmentach, jak na przykład na sektorze gamingowym, ale hossę oczywiście na polskim rynku widzieliśmy również na rynku New Connect. A ten wykres chyba nie wymaga komentarza i jest moim zdaniem niezbitym dowodem tego, że euforia na naszym rynku jest. Tyle, że pewne klasy aktywów pominęła, jak choćby walory z indeksu WIG20, a popłynęła w zupełnie innym kierunku. Dobrze, wracamy do indeksów. Ta formacja klina kończącego jest u mnie formacją alternatywną, natomiast wielu z Państwa pisało do mnie maile mówiąc o tym, abym właśnie taki alternatywny scenariusz Państwu pokazał. No i nie ukrywam, że on jeszcze w zeszłym roku był mniej prawdopodobny, ale po tym, jak zarówno KOSPI wybił szczyty, jak i sam wykres Emerging Markets wybił szczyty, jak i również widać od kilku tygodni podwyższoną aktywność, podwyższoną płynność na naszym rynku, która skutkuje najprawdopodobniej alokacją zagranicy. Stąd ten scenariusz jest tym wariantem, który również może się pojawić. Natomiast na razie jesteśmy na potężnym oporze. No i ciekawy, jak tutaj walor się będzie dalej zachowywał. W przypadku indeksu WIG20 ten opór jest jeszcze wyraźniejszy, na którym się obecnie znajdujemy. On obecnie jest gdzieś testowany, bo indeks bodajże gdzieś 2096 czy 97 dzisiaj na takich poziomach już był. No i tu też chciałem Państwu przedstawić wariant alternatywny tego, co może się wydarzyć. Mój wariant bazowy. Może najpierw na wykresie miesięcznym go omówię. Mój wariant bazowy zakłada, że zbudowaliśmy spadkową falę A, następnie 10-letnią formację trójkąta, która zbudowała falę B i kształtujemy impuls spadkowy, który zakończy nam falę C. Na razie w tym impulsie spadkowym wszystko gra. Mamy zejście w ramach fali pierwszej, bardzo agresywne odreagowanie w ramach fali drugiej, aczkolwiek trzeba przyznać, że ten wzrost jest na razie jak najbardziej trójfalowy. On wprawdzie sięga dość wysokich poziomów cenowych, co nie jest tak charakterystyczne dla tejże formacji, ale jeszcze jakby wszystko ma sens, czy też nie zostało zanegowane. Natomiast cały problem tej formacji to jest fala E. Bo fala D gdzieś wygląda w miarę ok, natomiast ta fala E była ekstremalnie krótka i zaczynaliśmy tą silną przecenę. W związku z powyższym, najprawdopodobniej warianty alternatywne scenariuszu dla indeksu WIG20 są takie, że ta formacja trójkąta może mieć trochę inny kształt. Jedną z opcji jest to, że fala D zakończyła się na poziomie nie jak przyjąłem pierwotnie, czyli 2040 punktów, tylko gdzieś w rejonie 2090 i wtedy fala E zakończyła się w rejonie 2423. Jeśli fala E zakończyła się wyżej, to teraz oczywiście jesteśmy na innym zniesieniu, dopiero dochodzimy do zniesienia 78,6. Tyle, że ten wariant falowy znowu się o tyle gorzej wygląda, że od szczytu fali E mamy raczej taki ruch trójfalowy. Ten impuls nie jest już tak klarowny. Dlatego ewentualnie to, nad czym się zastanawiam, to jeszcze nad taką jedną alternatywą, że spadek, który widzieliśmy w zeszłym roku, zbudował nam falę B w tejże formacji trójkąta. Odreagowanie wzrostowe będzie nam tworzyć falę C, potem DE i dopiero początek tego ruchu. Trochę nie współgra to z formacją klina, którą pokazywałem na indeksie WIG, więc być może
Być może ten wariant, czyli z inaczej wyznaczoną formacją trójkąta. Natomiast jeśli zostanie przybity poziom 2200, ja nie przekręcę się na jakiś mocno buliszowy wariant na indeksie WIG20, tylko zmienię te oznaczenia z formacjami trójkąta. No i wydaje mi się, że ta strefa 2300 punktów będzie raczej strefą, którą będzie bardzo trudno popytowi sforsować. No i ten wariant różowy będzie wariantem dominującym wtedy, gdy zobaczymy przebicie szczytów na indeksie WIG. Zresztą na indeksie WIG to było mniej więcej jakieś 20%. To by było okolice 2000, pewnie 400 punktów, może 500 punktów na indeksie WIG20. Ale tak jak mówię, nie jest to na chwilę obecną mój bazowy scenariusz, tylko alternatywa. Co się dzieje na indeksie SWIG? No tutaj jest cała trudność z oznaczeniem tego indeksu i podobne trudności są z oznaczeniem KGHM-u. Dlatego, że aby uznać, że zakończyły nam się wzrosty znowu, że zakończyła się struktura korekcyjna w marcu 2020 roku i rozpoczęła się struktura wzrostowa, to trudno wskazać tu jakąś sensowną formację korekcyjną. Absolutnie nie wpisuje się to w jakiś double failure flat. To są rzeczy, które się oznacza tylko retrospektywnie. Ewentualnie można się pokusić o taką różową formację trójkąta, ale tutaj zarówno fala DIA jest ekstremalnie krótka, słabo to wygląda. Niezbyt to gra, aczkolwiek jest to jakaś alternatywa probuliszowa i w takim przypadku byśmy oczywiście zmierzali na nowe historyczne maksima. Natomiast scenariuszem falowym, który zdecydowanie lepiej tutaj wygląda, jest wariant zakładający zbudowanie spadkowej fali A, następnie trójfalowa korekta tworząca falę W, trójfalowa korekta tworząca falę X i trójfalowa korekta tworząca falę Y. I to by oznaczało, że SWIG mógłby zatrzymać swój rajd w rejonie 18-20 tysięcy punktów. Finalizacja drugiego wzrostowego zygzaka i po tym drugim wzrostowym zygzaku zmierzamy wręcz na absurdalne wydawać się może poziomy 6 tysięcy punktów. Znowu, wszystko zależy od tego, jak długo obecna euforia na rynku może się utrzymywać. Na chwilę obecną raczej jakieś doniesienia z rynku polskiego są mało istotne, choć moim zdaniem najprawdopodobniej w lutym zobaczymy w Polsce lockdown, wcześniej bądź też później. Najbardziej prawdopodobne scenariusze, o które można się pokusić, to jest poluzowanie restrykcji za tydzień, czyli tego 17 stycznia, poluzowanie restrykcji w celu trochę złagodzenia napięć społecznych, które obecnie widzimy. Natomiast najprawdopodobniej, jeśli dojdzie do tego, do poluzowania restrykcji plus zobaczymy powrót dzieci do szkół, to najprawdopodobniej na początku lutego wzrost znowu zachorowań przybierze postać wykładniczy i będziemy zmuszeni wtedy najpewniej do wprowadzenia lockdownu. Z perspektywy takiej epidemiologicznej najsensowniejsze byłoby kontynuowanie obecnych obostrzeń do prawdopodobnie marca. Natomiast myślę, że tutaj presja społeczna na coś takiego nie pozwoli. Mówiłem Państwu podczas drugiego oczywiście webinaru, że to, co ewentualnie mogłoby wpłynąć na euforię, bo euforia często łamie się pod własnym ciężarem, bo ciężko znaleźć kolejnym inwestorom detalicznym powody do kupna czy grania pod coś. Natomiast oczywiście to, co może też wpłynąć w sposób negatywny na nastrój, to coś, co nie jest obecnie wyceniane. Czyli absolutnie nie lockdown w Polsce czy lockdowny w Europie, bo tego raczej każdy się spodziewa. Raczej bym tutaj myślał o czterech wariantach związanych z koronawirusem, choć nie jestem przekonany, czy to będzie ten główny temat, który wywoła pęknięcie euforii, czy zakończenie euforii i pęknięcie bańki na rynkach. A jeśli już, to może być lockdown w Stanach Zjednoczonych. To jest pierwszy wariant, którego raczej, jeśli już, to spodziewałbym się na początku lutego. To może być powrót pandemii na dużą skalę w Chinach. Oczywiście pandemia w Chinach powraca, natomiast Chińczycy działają zupełnie inaczej od Europejczyków czy Amerykanów. Mamy błyskawiczne lockdowny, więc niekoniecznie ten scenariusz może się zrealizować. Natomiast to, na co oczywiście należy jeszcze zwrócić uwagę w takim jako tak zwanego Black Swan, czyli czarnego łabędzia, to jest mutacja szczepu COVID-19, która raczej powinna dalej poddać się szczepionce, natomiast
obawy naukowców o to, czy szczepionka będzie skuteczna przeciwko temu szczepowi. Szczepowi, który oczywiście jest już praktycznie zanotowany w każdym kraju. Polskie laboratoria pewnie gdyby trochę diagnostycznie lepiej pracowały, też ten szczep by już wykryły, bo on jest już równomiernie rozsiany po całym świecie, przez Wielką Brytanię, RPA, Stany Zjednoczone czy Japonię. I w tym momencie w zeszłym tygodniu rozpoczęły się testy w RPA dotyczące skuteczności szczepionki przeciwko tej nowej mutacji. Niewątpliwie, gdyby okazało się, że ta szczepionka nie jest skuteczna przeciwko nowej mutacji, to byłoby największe negatywne zaskoczenie, no i które zmusiłoby praktycznie cały świat do lockdownu, aby nie pozwolić na dalsze rozprzestrzenianie się temu szczepowi. Ale to są takie informacje, które mówię pobocznie. Wracamy teraz do polskich indeksów i przejdźmy do tego, co dzieje się na polskich bankach, bo to jest coś. Włączyłem tutaj watchlista, nie pokazałem Państwu WIGBanki. No to jest chyba jedno z takich perfidniejszych rzeczy, która może się wydarzyć. Mamy niesamowity ruch wzrostowy, 10 tygodni praktycznie od 80 do 100% wzrostu w zależności od walorów. Są walory, które silniej rosły, są walory, które słabiej rosły. Zagranica bardzo mocno się alokuje. Mamy w Stanach Zjednoczonych zjawisko strumienia. Chyba można użyć takiego słowa, krzywej dochodowości. To jest zjawisko, które ogólnie pozytywnie wpływa na wyniki banków. Stąd mamy bardzo silne odreagowanie na amerykańskich bankach, również na polskich bankach. I faktycznie strumienie krzywej jest pozytywnym zjawiskiem, ale nie w obecnych warunkach na rynku, prawdopodobnie. Natomiast co trzeba powiedzieć? No, z perspektywy analizy technicznej i teorii fal Eliota, to sytuacja na indeksie bankowym nie wygląda wcale jakoś specjalnie zachęcająco. Mamy wprawdzie niesamowite odreagowanie, natomiast to odreagowanie ma kształt trójfalowy na chwilę obecną. Mamy tutaj trzy fale wzrostów. Widzimy bardzo silny ruch wzrostowy, prawdopodobnie zakończona fala A. Formacja trójkąta, kolejny silny ruch wzrostowy. Ten ruch wzrostowy praktycznie wyklucza nam możliwość oznaczenia całych wzrostów jako formacji impulsu wzrostowego. Więc jest to najprawdopodobniej kontynuacja korekty. No i co ta korekta mogła zbudować? Mamy zniesienie 38,2% fali trzeciej. To zniesienie się pokrywa dokładnie z alternatywnym zniesieniem, ale o tym może zaraz. I cały czas może się wieńczyć formacja rozszerzającego się trójkąta. Dodatkowo skorygowaliśmy się do linii trendu spadkowego formacji czy ramienia trójkąta, uprzedniej formacji trójkąta. Tu w różny sposób można to ramię wyrysować. No i mamy niewątpliwie szeroką strefę oporu. Najprawdopodobniej mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą, trzecią. Potężna korekta wzrostowa tworząca falę czwartą. Mówię potężna ze względu oczywiście zasięgu, bo ten ruch korekcyjny rozpoczął się z poziomu 3100 i poszedł do poziomu 5600, czyli mamy wzrost rzędu 2500 punktów, to jest 50%, przepraszam, jakie 50%, to jest 85% wzrostów od dołka, więc mamy bardzo silny ruch wzrostowy i to jest chyba jedna z perspektywy technicznej najbardziej podły układ techniczny, jaki powstał na polskim rynku. Bo ten ruch od razu wszystkich zachęca do wskoczenia w banki. Mamy niesamowity wzrost 70, 80, 100% wzrostów. Każdy mówi, chce kupić PKO BP, chce kupić mBank, cokolwiek innego, bo to tak szybko rośnie. Z perspektywy technicznej mówię, że to jest najprawdopodobniej najbardziej podła pułapka, bo ta sekwencja trójfalowa uniemożliwia rozpisanie tego jako impulsu, a w perspektywie długoterminowej najprawdopodobniej albo mamy koniec fali czwartej i będziemy budować wydłużoną falę piątą, albo ewentualnie druga opcja też jest bardzo bearishowa, czyli spadek od tej fali trzeciej można rozpisać jako falę W, czyli pierwszy ruch spadkowy w korekcie płaskiej WXY, odreagowanie to jest fala X. No i znowu mamy 1, 2, 3, 4, 5, fala A, trójfalowe odreagowanie w ramach fali B i trójfalowy spadek w ramach fali C. Też bardzo mocno bearishowy układ.
No i co jest chyba najbardziej znaczące? No ten silny wzrost bardzo mocno zachęca do wskoczenia w banki. Natomiast jeśli faktycznie któryś z tych dwóch układów, które Państwu przedstawiłem, się sprawdzi, no to banki czeka 50% tąpnięcie. To jest jakby ten obraz jest spójny z tym, co przedstawiam na indeksie WIG20 czy na indeksie WIG. No a układ techniczny na bankach jest bardzo klarowny w długim terminie, bo oczywiście w tym krótszym terminie jest sporo takich niejasności, mamy ten potężny ruch wzrostowy, natomiast w długim terminie wygląda to na klasyczną korektę płaską. Ta fala B minimalnie nadbiła początek fali A, więc fala C powinna minimalnie przebić dołek fali A, czyli w takim wypadku należałoby się spodziewać tego ruchu spadkowego zmierzającego w okolice gdzieś 2300 punktów. Wydłużenie fali piątej wypada w rejonie 2150 punktów, więc wręcz wariant idealny. Jeśli to będzie ten układ, to ci inwestorzy, którzy obecnie wskoczą w banki, licząc na to, że zaczyna się ogromna hossa, która wprowadzi banki na historyczne szczyty, no bardzo dotkliwie mogą na tym ucierpieć. I to jest jeden z nielicznych sektorów, jak Państwo pewnie widzą, od dłuższego czasu wydaje już tylko rekomendacje kupuj, ze względu na pewne zmiany techniczne, które nastąpiły w naszym departamencie, natomiast stronie od rekomendowania banku właśnie ze względu na ten układ, który tutaj identyfikuje. Przechodząc do poszczególnych banków, najagresywniej oczywiście rośnie PKO BP. Nie ma co się dziwić, chcąc mieć ekspozycję na nasz rynek, najmocniej PKO BP. Mamy tu prawie że 100% wzrost od dołka. No i znowu, problemem jest to, że na wykresie dziennym ten wzrost jest ewidentnie trójfalowy, to jest jakby pierwsza informacja. Z drugiej strony, cały czas możemy kształtować tutaj formację fali czwartej. I w takim przypadku fala piąta byłaby formacją wydłużoną. Jest to samo, co widzimy na całym jakby sektorze, tyle że ta fala czwarta jest silniejsza. W przypadku Pekao S.A. również tutaj widać formację trójfalową, również tutaj widać formację nieregularnej, tu jeszcze złożonej korekty płaskiej. Na wykresie 4-godzinowym natomiast, no to co jest chyba najbardziej znaczące i z tego też względu skasowałem alternatywne prowzrostowe scenariusze falowe, bo po pięciofalowym wzroście w przypadku Pekao S.A. mieliśmy pięciofalowy wzrost z poziomu wieloletnich minimów, nastąpiła nam korekta w formacji trójkąta i kolejny wzrost. I to sugeruje nam wprost, że to nie jest długoterminowa struktura wzrostowa. Zresztą można tu wyróżnić inną strukturę, taką strukturę klasyczną, czyli mamy wzrost, konsolidację w takim prostokącie, w chorągiewce, kolejny wzrost, czyli typowa struktura korekcyjna. Ta struktura wpisuje się w wariant WXY, czyli nieregularnej, złożonej, wydłużonej korekty płaskiej. Brzmi to paskudnie, natomiast nie jest to prawdopodobnie początek wzrostów. No i według tego scenariusza poniżej 40 zł PKO powinno zmierzać w perspektywie 12-miesięcznej. Oczywiście bazuję tu wyłącznie na analizie technicznej, więc nie będę jakby innych źródeł przywoływał. Mamy także teoretycznie mocną, impulsową strukturę wzrostową na PZU i to jest jeden z niewielu walorów, który wyróżnia tą strukturę impulsową, który ma taką klarowną strukturę, którą można uznać za strukturę impulsową. Natomiast w przypadku PZU mamy tutaj jeden problem. Jeśli jest to faktycznie czysty impuls, bo taki też schemat można jeszcze rozpisać. Pozwolą Państwo tylko, że poprawię tu kilka oznaczeń. No to jeśli jest to faktycznie prosty impuls, to mamy wydłużoną falę piątą w tymże impulsie. Ta fala piąta już osiągnęła poziomy charakterystyczne dla wydłużenia i w takim przypadku należy się spodziewać co najmniej spadku w rejon 25 zł, zanim będziemy kontynuować ewentualne wzrosty. Natomiast ten impuls może równie dobrze korespondować z takim wariantem. On nie jest tutaj zaznaczony, ale koniec fali trzeciej w tym oto miejscu oznaczonym i następnie ruch wzrostowy typu A, B, C, czyli znowu nieregularna struktura płaska, to samo co w przypadku PKO, czy też kilku innych walorów, które Państwu pokażę, ale równie dobrze mam tutaj też trójfalowy wzrost w ramach formacji
w ramach formacji zygzaka, który wpisuje się w falę czwartą w klinie kończącym. Więc w przypadku PZU wiele opcji, nawet w tych opcjach bullishowych, bo to jest jeden z niewielu walorów, który ma długoterminową opcję bullishową, powinniśmy zobaczyć co najmniej korektę w rejonie 25 zł i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Mbank z bardzo silnym wzrostem od początku roku. W przypadku Mbanku od początku roku mamy wzrost jakichś rzędu 70 zł, to jest prawie 50%, szaleństwo istne, trwające na tym sektorze. Natomiast specjalnie zaczynam od wykresu 4-godzinowego. Jest to paskudna struktura wzrostowa. Paskudna w takim sensie, że mamy trzy fale wzrostów, korektę, wzrost, konsolidacja w formacji trójkąta, wzrost. Tego schematu jakby nie da się rozpisać impulsowo. Ewentualnie jest, ten schemat jest teraz rozpisany jako WXY, ewentualnie możemy się pokusić fala A, B, C po prostu. Natomiast bardziej mi tu pasuje WXY, mamy osiągnięte równości. No i znowu tu może być taka paskudna pułapka, bo to co widzimy może być falą czwartą w rozszerzającym się klinie kończącym. Tutaj fala trzecia jest dłuższa od fali pierwszej, więc jakby tutaj wszystko pasuje. No jeśli faktycznie to jest ten schemat, no to czeka nas przecena przynajmniej gdzieś na okolice 110 zł, jeśli nie 80. Znowu abstrakcja. Ktoś by może powiedział, jakim cudem, przecież mamy taką hossę, wszystko idzie do góry, no ale ta struktura wzrostowa nie pasuje do początku hossy, tylko do okropnej pułapki zastawionej na wyki, pułapki, która może przynieść od 50 do 70% przeceny. Strumienie krzywe jest czymś pozytywnym dla banków. Teoretycznie mamy dyskontowane podwyżki stóp procentowych. To jest oczywiście fundamentalnie jak najlepsza sprawa dla banków. Natomiast pamiętajmy o jedno. Podwyżki stóp procentowych jest to coś pozytywnego dla banków, zwłaszcza w sytuacji stabilnej gospodarki. Jeżeli mamy stabilną gospodarkę, jesteśmy po recesji, rozwijamy się, podnosimy stopy procentowe, wtedy dla banków nie mamy tutaj ryzyka jakichś głębszych perturbacji ze strony gospodarki, a oczywiście wzrost stóp procentowych pozwala nam na poprawę marżowości na większości produktów, no raj dla banków. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy mamy oczywiście jeszcze problemy w gospodarce, bo te problemy w gospodarce bezpośrednio będą uderzać, czy mogą uderzać w bilansy banków, więc dużo zależy od tego, co się właśnie może wydarzyć. Czy już mamy koniec recesji, czy będzie double bottom, czy wręcz jest to pewien początek recesji. Więc tutaj z takimi perspektywami dla banków, do pozytywnych perspektyw dla banków, ja będę czekał do poprawy zeszłorocznych minimów. W przypadku Aliora, szybko pokażę wykres 4-godzinowy, w przypadku Aliora mamy finalizację znowu korekty WXY, mamy zbudowaną falę A, falę B, no i ten ostatni dzisiejszy ruch wzrostowy finalizuje nam taki mały impuls 1, 2, 3, 4, 5. Najprawdopodobniej idealny moment do tego, aby wysiąść z tego pociągu. W przypadku Millennium skala wzrostów jeszcze bardziej wręcz absurdalna, mamy 100% wzrostów od dołka na tymże walorze. No i znowu struktura WXY, kolejna nieregularna struktura płaska, ale to nie są struktury wzrostowe. Do tego mamy Inga z przepiękną formacją, przepiękną klasyczną formacją głowy z ramionami, formacja impulsowa, zniesienie książkowe, idealne miejsce do zakończenia prawego ramienia w tej formacji, jeśli to się stanie, to co najmniej 50% w dół na Ingu. No i jedyny walor, fakt, to nie jest bank, ale walor z sektora finansowego, który wygląda pozytywnie w długim terminie, to Kruk. Ale oczywiście, jak się pewnie Państwo domyślają, nie z tych poziomów. Na Kruku od dawna identyfikowałem dla Państwa impuls, który miał się zakończyć w rejonie tych 159 zł i czekałem na głębszą korektę w stronę 100 zł. Natomiast ten impuls najprawdopodobniej przesunie się trochę bardziej i on się zakończy na wyższych poziomach. Mamy falę pierwszą, drugą, falę trzecią, w której podfala pierwsza jest wydłużona. Mamy klasycznego, a nie eliotowskiego klina, bo w fali trzeciej nie może być eliotowski klin. I następnie mamy formację trójkąta, z niej wybijamy się górą ślicznie, wszystko pięknie, ładnie. Natomiast to jest koniec fali pierwszej. Po zakończeniu fali pierwszej oczywiście prawdopodobnie będziemy polować na te lokalne szczyty, czyli 180 zł. Po zakończeniu fali pierwszej czeka nas przecena przynajmniej w okolice 105 zł, jeśli nie niżej, jeśli nie 78,6. Czyli znowu mocne tąpnięcie przed nami, zanim wrócimy
w ten pociąg wzrostowy. Ja tą formację trójkąta dość późno zidentyfikowałem, już nie zdążyłem dla Państwa przedstawić rekomendacji kupna tego waloru, czy też analizy technicznej dotyczącej tego waloru. Natomiast raczej zbliżamy się do końca tego ruchu. Jest to bardzo fajna struktura wzrostowa w długim terminie, natomiast niestety przed powrotem trendu wzrostowego najpierw powinna nastąpić silna przecena. Przechodzimy do technologii. Oczywiście pokazywałem Państwu WIG Games, który powinien zacząć krwawić, czyli żeby ten indeks faktycznie zaczął krwawić, żeby pojawiła się ta mocna fala w trzeciej, to pozostałe walory muszą dołączyć do przeceny CD Projektu. No i właśnie znowu kilka słów na temat CD Projektu. I widzę, że znowu dzisiejszy webinar będzie długi. Te webinary mi się strasznie zaczynają przedłużać, natomiast mam nadzieję, że nie mają Państwo na razie z tym problemu. Bo mamy znowu bardzo dużo ciekawych układów technicznych i każdy wymaga omówienia, więc kilka słów na temat CD Projektu. CD Projekt faktycznie zakończył kolosalną formację trójkąta i z tej formacji pięcioma falami wybiliśmy się dołem, ustanawiając nowe minima. I tu jest ogromne pytanie, co dalej? Oczywiście każdy sobie to pytanie zadaje. W długim terminie w dół, mocno w dół. Natomiast oczywiście wszystkich interesuje, co się wydarzy wcześniej. No i tak, zacznę od tego, że w tym moim głównym wariancie falowym kształtujemy impuls spadkowy, czyli mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą, potężną falę trzecią. Najprawdopodobniej ten wariant 1, 2, 1, 2 już jest tutaj mało możliwy, bo ten ruch spadkowy się nie nakręcił, więc mamy najprawdopodobniej 1, 2, 3. Taka rozległa fala czwarta w stosunku do fali drugiej najprawdopodobniej informuje nas o tym, że fala piąta powinna być wydłużona. Na to też wskazują oczywiście te formacje rozszerzającego się klina. W związku z powyższym, najbardziej prawidłowo eliotowskie statystyczne założenie jest takie, że zbudowaliśmy podfalę pierwszą w pięciofalowym spadku. Ten pięciofalowy spadek, zgodnie z teorią falową, wydłużenie fali piątej powinno mieć długość co najmniej 50% tego spadku od szczytu do fali trzeciej, a najczęściej ma długość 61,8 bądź równości. Czyli 61,8 nam wypada w rejonie 140 zł, równość nam wypada w rejonie 50, w rejonie 165 zł. 140 zł to jest ten mój wariant bazowy i wydaje mi się, że z tych poziomów możliwe, że powrócimy do tego wariantu. Natomiast oczywiście są dwie jeszcze alternatywy. Czy w tym momencie jedna najpoważniejsza alternatywa? I ta najpoważniejsza alternatywa zakłada, że skończył nam się faktycznie impuls, natomiast wcale nie dojdzie do wydłużenia fali piątej, tylko zobaczymy wzrost co najmniej gdzieś w 280, a może gdzieś nawet w stronę 320 i tam zbudujemy falę drugą bądź falę B. To jest jakby alternatywa dla CD projektu. Czyli po zbudowaniu tej fali B dopiero rozpoczniemy to tąpnięcie zmierzające w stronę 140 zł. Trudno wyrokować, trochę bardziej prawdopodobny jest ten wariant od razu ciągłości spadków. No i pokażę jeszcze Państwu oczywiście CD Projekt z kilku innych wariantów. Czyli widzimy przełamanie linii trendu na wykresie tygodniowym. To jest jakby jedna istotna rzecz. No i oczywiście zobaczmy ten wariant miesięczny, zakończona, wydłużona fala piąta. Często powtarzam to, że S&P 500, Dow Jones, technologiczne Nasdaqi mają wszystkie impulsy z wydłużoną falą piątą. Pokazywałem Państwu na początku KOSPI w skali arytmetycznej. Tam też fala piąta jest wydłużona. No i każde wydłużenie fali piątej kończy się tak, jak się zakończyło na CD projekcie, czyli jeden miesiąc i mamy minus 50%. Po wydłużonej fali piątej najczęściej następuje ruch spadkowy wynoszący 75 do 90% wcześniejszego ruchu, chyba że spółka bankrutuje, ale to nie powinno być tematem jakby CD projektu. Więc jeśli spółka nie bankrutuje, to statystycznie po wydłużonej fali piątej spadki powinny mieć 75-90%. Zresztą częstym takim wskazaniem tego ruchu jest zniesienie 78,6% Fibonacciego, czyli to oznacza, że 78,6 to jest wskazanie, że wariant od szczytu, że walor od szczytu powinien się korygować, no, w przybliżeniu 80%. Szczyt był po 460, czyli wypada nam spadek do 95 zł na zniesienie 78,6%. To jest klasyczne zniesienie po wydłużonej fali piątej. No i ten zasięg przeceny został właśnie zobrazowany tymże prostokątem. No i dodatkowo
Mamy tutaj też falę czwartą, czyli dołek fali czwartej, czyli też częste miejsce, gdzie zatrzymują się korekty wyższego rzędu. No jak Państwo pamiętają, na wykresie godzinowym pokazywałem, że w rejonie 140 zł mamy także tą proporcję falową. Target na najbliższy kwartał dla CD Projektu dla mnie to jest 140 zł. No i to też jest ciekawe, bo jeśli tym wariantem godzinowym zejdziemy w stronę 140 zł, to na tym poziomie zbudujemy jakąś falę A. To będzie oznaczało, że po korekcie nastąpi kolejny ruch spadkowy. Jeśli zaczniemy odreagowywać z obecnych poziomów na CD Projekcie, czyli dojdziemy powiedzmy nawet gdzieś w rejonie 320 zł i z rejonu, przepraszam, 320 zł mielibyśmy rozpoczynać tenże ruch spadkowy, mniej więcej się udało trafić, to wtedy faktycznie moglibyśmy już zakończyć całą korektę. Więc z perspektywy oczywiście długoterminowej lepiej by było, gdybyśmy zaczęli odreagowywać teraz. To wtedy ta struktura korekcyjna będzie prawdopodobnie krótsza w czasie, bo jeśli spadki zostaną już wyciągnięte do 140 zł, fakt, nastąpi później silniejsze odreagowanie, ale to wcale nie sfinalizuje nam jeszcze długoterminowej bessy na tymże walorze. Ciekawe jest to, że do CD Projektu żaden inny walor nie dołączył w tych silnych przecenach. W przypadku Playwaya na wykresie w skali logarytmicznej poprawiamy maksima, mamy wybicie z trójkąta, natomiast to powinna być jedna wielka lampka alarmowa dla wszystkich posiadaczy akcji Playwaya. Mamy gigantyczną dywergencję, mamy gigantyczną formację klina. No i z tej formacji klina, gdy walor tąpnie, to powinien zmierzać do tego zakresu, czyli 170-200, do tych okolic, czyli z 700 zł spadek do tych poziomów mocno by bolał, bo to by był spadek rzędu 70-75%. Znowu, nie ma co się dziwić, fala piąta jest wydłużona, czyli 75% spadku to jest coś, co się powinno oczekiwać po wydłużonej fali piątej, tylko oczywiście zawsze jest pytanie, kiedy ta fala piąta skończy się wydłużać i rozpocznie się ruch spadkowy. Tutaj sygnałem alarmowym na Playwayu byłoby przebicie linii trendu. Na razie udaje się trzymać tą linię, choć raczej zmierzamy. Ja pokazywałem Państwu rekomendację kupna Playway jeszcze z tej małej takiej formacji trójkąta. Ona wcześniej inaczej była oznaczona. Pokazywałem taki maksymalny zasięg rzędu 700-750 zł. I dla mnie to jest opcja maksymalna dla Playwaya, czyli potencjał wzrostów jest już bardzo ograniczony, no i potężny downside risk się nam tutaj materializuje. Ten Square Games, no mamy książkową formację głowy z ramionami, mamy wydłużoną falę piątą, ta dywergencja oczywiście już zadziałała, mamy wydłużoną falę piątą i znowu, jeśli jest to wydłużona fala piąta, to samo co w przypadku tamtych walorów, czyli mamy 700 zł szczyt, czyli przecena rzędu 80% po wydłużonej fali piątej, czyli 140 to mogą być gdzieś dołki. Widzimy 190 zł, to są zasięgi spadków wynikające jakby z jednej metody, okolice 130 wynikające z drugiej metody i to się zazębia z tym 80% spadkiem po wydłużonej fali piątej. Sygnałem niepokojącym na ten Square Games będzie złamanie tej linii szyi. Jeśli ta linia szyi, czyli poziom okolice 500 plus minus pewnie kilkanaście złotych, jeśli ten poziom pęknie, to prawdopodobnie ten Square Games będzie się mocno przeceniał. W ogóle widać w tym momencie, że spółki wzrostowe są mocno nastawione na ryzyko. I tu warto zwrócić na to uwagę, jeśli nawet Państwo są mega fanami polskiego gamingu, to proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na całym tak zwanym sektorze FANG plus i dodajmy do tego Tesle. Gdy tam zaczną się zjazdy w dół, to polski sektor gamingowy będzie bardzo mocno rykoszetem dostawał. A w przypadku wielu walorów, jeśli chodzi o fangi, mamy wybicie z finalnych trójkątów, więc raczej potencjał wzrostów bardzo ograniczony. No a Tesla to jest największa bańka inwestycyjna naszych czasów, więc w przypadku pęknięcia tejże bańki będzie się to niestety rozlewać taką szalą goryczy na pozostałych spółkach technologicznych. Nasze spółki technologiczne wskazują już dość dużą słabość. No jeśli otrzymają w tym kwartale jakiś sygnał słabości ze strony amerykańskiej technologii, no to zacznie się zgrzytanie zębów. Następny walor 11bit. Tutaj mamy podobną strukturę, jeśli chodzi o formację głowy z ramionami. Ona się na razie doskonale nam broniła, natomiast mamy tutaj struktury impulsowe. Fala pierwsza, druga.
pierwsza, druga, no i jeśli dojdzie do, ewentualnie oczywiście alternatywa zamiast tych fal 1, 2 jest też taka formacja trójkąta, wtedy mamy falę A, następnie A, B, C, D, E, falę B, no i spadek w ramach tejże fali C, ale w jednym i drugim schemacie powinniśmy się przeceniać, no i ta przecena przynajmniej w okolice 300, jeśli gdzieś nie 280, jeśli nie w ogóle w rejon 200 zł, czyli przed premierą Frostpunka. Kolejny walor wyglądający niezbyt ciekawie. No i teraz jedyny taki plus, który widać w spółkach technologicznych, to jest Allegro, bo teoretycznie od początku notowań na Allegro można się pokusić o wyrysowanie formacji trójkąta w impulsie wzrostowym, tyle że mamy zbyt krótkie notowania, aby faktycznie taką formację wskazywać. Natomiast widzimy od szczytu trzy fale spadków, trzy fale wzrostów, trzy fale spadków. Najczęściej świadczy to o jakiejś albo formacji klina, albo formacji trójkąta. Teoretycznie mamy formację trójkąta, która jest na chwilę obecną bardziej prawdopodobna od formacji klina, bo gdybyśmy patrzyli na formację klina, to on by musiał wyglądać w taki sposób. Czyli to by była fala pierwsza, druga, dopiero mielibyśmy falę trzecią, czwartą, piątą. Trudno po dwóch falach mówić o tym, że jest to klin. Trochę bardziej prawdopodobne, że jest to formacja trójkąta. Teoretycznie 100 zł są do zdobycia. Można to sobie wyobrazić. Mamy jakieś opóźnienie w wejściu Amazona na polski rynek, mamy jakiś dwumiesięczny lockdown, kolejne fajne wolumeny dla Allegro. Teoretycznie jakoś się to spina. Dobrze, przyspieszamy. Następny sektor, energetyka. W przypadku energetyki uważam, że cały czas mamy szansę na realizację tego wariantu jeszcze korekcyjnego przed wariantem wzrostowym. To oczywiście jest spójne z tym, co widzimy na indeksie WIG20 czy na indeksie WIG. Natomiast jeśli myślimy już o tym wariancie prowzrostowym, czyli mamy falę pierwszą, drugą, następnie podfala pierwsza, druga, no i zaczynamy mocną falą trzecią, trzeciej, czyli kolejne dynamiczne wzrosty. Natomiast to nie jest mój wariant bazowy. Najwyżej trudno, nie zdążymy kupić tej spółki, tychże spółek zaliczanych do sektora. No PGE wygląda wręcz z taką książkową formacją A, następnie korekta typu ABC, no i kolejny ruch w ramach spadkowej fali C. Oczywiście silniej wygląda Tauron, natomiast Tauron też zaczął na tym ostatnim oporze się konsolidować. No i pytanie, czy przypadkiem też nie zbuduje tej głębszej przeceny. Jeśli wyjdzie na to, że mamy alternatywne już wzrostowe formacje i przebijemy szczyty, trudno, będziemy po prostu, będę wtedy szukał w innym momencie sytuacji do wejścia na rynek. Na razie uważam, że mamy duże ryzyko tych głębokich korekt, co byłoby zgodne z ruchem głównych indeksów, no i wtedy będę szukał okazji do kupna. No i oczywiście jeszcze ZEPAK z takim ciekawym schematem. Fala pierwsza, bo jest to odreagowanie impulsowe. Mamy linię szyi, jak ta linia szyi pęknie, to też możemy zejść niżej na tymże walorze, więc też jakaś ciekawa spółka do obserwacji. Następnie paliwa, no i zaczynamy od Orlenu i zaraz przejdziemy do Lotosu. No i na Orlenie, wbrew pozorom, te bardzo silne odreagowanie to jest coś, o czym mówiłem, że powinno wystąpić. Nie kupowałem tego odreagowania, czy nie mówiłem Państwu o tym, żeby to odreagowanie kupować. No i tu jest jakby wielki problem, jeśli chodzi o PKN Orlen. To odreagowanie ma wariant korekcyjny. Pytanie jest tylko, który. W wariancie moim głównym zakładam, że zbudowaliśmy falę A, B, C, czyli pierwszego spadkowego zygzaka, i następnie albo mogliśmy zbudować już falę X i zaczynamy A, B, C, drugiego spadkowego zygzaka, bądź alternatywnie kształtujemy sobie formację niebieskiego trójkąta, która nam zakończy falę X, a po niej trójfalowa sekwencja spadkowa. Uważam, że w długim terminie PKN poniżej 300 zł powinien zmierzać w tych formacjach falowych. Natomiast alternatywa jest taka, która zakłada na początku silniejszy ruch wzrostowy, ale finalnie jednak głębokie spadki, to że od szczytu mamy impuls spadkowy. A fakt, że dopiero dzisiaj zerknąłem na ten impuls, ale gołym okiem widać, mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. I proszę zobaczyć, w jakim pięknym tutaj klinie spadkowym się poruszamy. Wbiliśmy się górą z tego klina. Jeśli faktycznie to jest wariant wiodący, to zbudowaliśmy falę pierwszą, czy też raczej, bo to jest już tak głęboki ruch spadkowy, raczej falę A.
W takim wariancie tworzymy falę drugą bądź falę B, no i ten wariant dopuszcza możliwość silniejszych wzrostów. Dopuszcza możliwość wzrostów gdzieś do okolic 75-80 zł, czyli 20% wyżej. To byłoby spójne z przebiciem szczytów na indeksie WIG i z tym podejściem w ramach większej formacji trójkąta na indeksie WIG 20. To jest możliwe, natomiast znowu, jeśli osiągniemy tą strefę, to i tak z tej strefy 80 zł powinniśmy się mocno przeceniać, no, nawet równości fal nie ma co tutaj mierzyć, czyli poniżej 305 zł. Ja nie jestem zwolennikiem ani tej spółki, również nie jestem zwolennikiem Lotosu. W przypadku Lotosu mamy tutaj klarowniejszy wariant, bo tu wygląda już klasycznie ABC fala W, fala X i ABC fala Y. Spadki moim zdaniem będą nieuniknione. Pytanie jest tylko takie, czy najpierw zobaczymy podejście wyżej i dopiero tąpnięcie, czy to tąpnięcie szybciej. Ja obstawiam ten ruch z gwałtowniejszym ruchem spadkowym następującym szybciej, dlatego też nie polecam tych walorów w ostatnim czasie. Zwłaszcza, że odreagowanie choćby na Lotosie ma kształt ABC, fala W, fala X i następnie mamy A, B, C. Lotos prawdopodobnie gdzieś w rejonie 47-50 zł, w tym rejonie 10-15% wyżej, mógłby zakończyć tą tendencję i zmierzać mocno w dół, znowu na minus 50. No. Ja wiem, że to są wszystko głębokie ruchy spadkowe, no ale zarówno indeksy, jak i poszczególne walory, no te analizy po prostu się zazębiają. Ogromne pytanie, co z cyfrowym Polsatem? Gdyż na cyfrowym Polsacie mamy teoretycznie formację impulsową, korektę, no i być może wariant 1-2-1-2. Jeśli tak, no to przed nami trójka w trójce, idziemy gdzieś na 40 zł. Mocny wariant prowzrostowy. Natomiast alternatywa jest taka, że mamy trójfalowy ruch spadkowy i trójfalowy ruch wzrostowy, bo ten cały ruch można rozpisać jako klina kończącego. I w takim przypadku moglibyśmy zobaczyć nawet trójfalowy ruch spadkowy zmierzający poniżej 18 zł. Raczej nie uważam, że to jest jakby jakoś bardzo prawdopodobne, natomiast no nie podoba mi się ten wariant klina, no i do tej opcji 1-2, 1-2 przekonam się, jeśli faktycznie dynamicznie sforsujemy ten szczyt w okolicach 32 zł. Następnie budowlanka. No tutaj akurat jeśli chodzi o Torpol czy trakcję, mamy dość klarowne schematy. Na razie sekwencje impulsowe, trochę podobne do chemii. No i mamy otwartą drogę na maksima. Nie ma tu jakichś ogromnych zagrożeń, więc teoretycznie te ruchy powinny być kontynuowane. Czy na Torpolu, czy na trakcji. Na te lokalne maksima wyznaczone po odreagowaniu, po wyprzedaży postpandemicznej, prawdopodobnie mamy szansę na kontynuację tych ruchów. Właśnie tak jak chemia, bo na ciechu i na grupie azoty też widzimy te silne tendencje wzrostowe. No i to jest sektor, który pomimo całej mojej takiej niedźwiedziego ustosunkowania do rynku, to zarówno sektor budowlany, jak i sektor chemii wygląda dla mnie ok. W przypadku chemii mamy tą tendencję impulsową na ciechu, mamy trójfalowe odreagowanie, następnie jest jedynka, dwójka, no i przebiliśmy linię trendu spadkowego. No i co jest najistotniejsze, mamy tu momentum wzrostowe. Jeśli to momentum nie zgaśnie w najbliższych dniach i będą te wzrosty kontynuowane, to prawdopodobnie możemy zmierzać nawet w stronę 50 kilku złotych. No i podobnie na azotach, też mamy tutaj impuls wzrostowy. Następnie trójfalowy dołek, dokładnie w okolicach 20 zł pokazywałem Państwu pierwsze miejsce do kupna. Jesteśmy 50% wyżej, przełamaliśmy linię trendu spadkowego. Znowu dobre momentum nam się pojawia i możemy zmierzać w stronę 35 czy nawet 42 zł. Chemia i budowlanka, pomimo całej mojej niedźwiedziej postawy, dość dobrze wygląda. Jeśli chodzi o deweloperów, a może tak, Dom Development, teoretycznie gdzieś romansujemy z historycznymi szczytami, natomiast w przypadku Dom Development przypominam tylko, że jest to formacja klina wprowadzającego, więc czy one zostaną nadbite, te szczyty, może jest to dla mnie mniej istotne. Istotne jest to, że jest to tak zwany ten thrust, czyli te fałszywe wybicie. Nawet jeśli poprawimy szczyty, to w perspektywie kilkunastu miesięcy możemy być zdecydowanie niżej, a w przypadku Develi mamy tąpnięcie impulsowe, trójfalowe odreagowanie, no i przydałoby się na kolejne trójfalowe tąpnięcie. Jeszcze tak ciekawa rzecz, teraz o czymś takim pomyślałem, ale nie,
Mamy tutaj linię trendu. Faktycznie zatrzymała się pierwsza fala odreagowania na tej linii trendu. Nawet być może druga się tam zatrzyma, ale w dłuższej perspektywie jest to wariant czy walor, jakby mocno moim zdaniem in minus. Już zbliżamy się do końca. Nełka, ciekawie wygląda nełka, bo moim zdaniem potencjał wzrostów na nełce został wyczerpany. Osiągnęliśmy górne ograniczenie kanału wzrostowego, osiągnęliśmy poziom charakterystyczny dla fali piątej, czyli fala piąta równa tej wzrostowej fali pierwszej. No i dodatkowo mamy formację klina kończącego w ramach tejże fali pierwszej, która też została zrealizowana. Tą formację klina kończącego, może niezbyt trafnym kolorem, ale widzimy ją na wykresie dziennym. Oczywiście ona jest podparta również na RSI, więc moim zdaniem nełka, osiągając tych okolice 700 zł, 690 zł, to jest idealny poziom do zrealizowania zysku na nełce. Te rekomendacje od tych 500 zł zostały zrealizowane. No i moim zdaniem może się zaczynać silniejszy ruch odwrotny na tymże walorze. Celon Pharma również dzisiaj mocno, natomiast nie mam tutaj żadnego układu falowego, bo dla mnie jest tutaj totalny miszmasz. W sensie mamy jakieś trzy fale wzrostów, następnie mamy trzy fale spadków, kolejno jakaś struktura wzrostowa, jakaś spadkowa. Teoretycznie jest możliwość, teraz na to tak patrzę, bo długo się nad tym zastanawiałem, czasami jest to tak, że do człowieka dopiero w którymś momencie to trafi. Teoretycznie cały ten ruch wzrostowy może być jakąś falą A, falą B, falą C. No i właśnie, brakuje fali. Teoretycznie jest to wybicie z jakiegoś klasycznego trójkąta, ustanowione historyczne maksima. Natomiast no, trudno mi jakoś tutaj konkrety wskazać, co dalej z tym walorem zrobić. No to wybicie teoretycznie świadczy o tym, że powinniśmy, czy moglibyśmy się cofać do tego górnego ograniczenia, z której się wybiliśmy, czyli możemy zejść do okolic 46. Jeśli te 46 będzie się trzymać, to może się stąd zacząć kolejna sekwencja wzrostowa. Może na przyszły tydzień uda mi się coś sensownego wymyślić falowo, jeśli chodzi o Celon Farmę. Trochę mała płynność, w sensie walor ma takie okresy podwyższonej płynności, niższej płynności, więc nie wygląda to jakoś mocno klarownie, jeśli chodzi o teorię falową. W przypadku medicalu opcja na wzrosty wyżej, ale to jest tylko opcja, jakby nic tak specjalnie interesującego. No i przejdźmy do walorów z WIG20, to zdecydowanie będzie się ciekawie działo. Zaczniemy od KGHM-u, no i tu ten ogromny problem, bo wybiliśmy historyczny szczyt. No i wracając do rozważań na temat KGHM-u, znowu, czym jest to wszystko, co było wcześniej? To jest jedno wielki problem, jeśli chodzi o teorię falową, jak to oznaczyć? Teoretycznie, czy to jest fala czwarta? No ta fala czwarta wygląda paskudnie, w sensie A, B, C wygląda bardzo dobrze. No ale fala D i E według mnie jest dyskwalifikująca, aby uznać to za formację trójkąta. Dlatego też należy moim zdaniem rozpisać to tak, jak wykres ETF-a na rynki wschodzące, które Państwu pokazywałem na początku. Czyli mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą. No i obecnie budujemy trójfalowy ruch wzrostowy, który nam sfinalizuje falę piątą. Gdzie ta fala piąta mogłaby zmierzać? Patrząc po równościach falowych i patrząc na to, że szczyt fali trzeciej został już przebity, teoretycznie jakby zasięg wzrostów został zrealizowany. Natomiast jest jeszcze oczywiście taka możliwość, że będziemy zmierzać gdzieś do tego górnego ograniczenia klina, czyli gdzieś nawet w okolice 300 zł. Natomiast trudno mi o takich jakby horyzontach w przypadku KGHM-u myśleć. No, dla mnie niepokojące jest to, że jeśli jest to formacja klina, no to poniżej dołka fali czwartej finalnie prawdopodobnie będziemy się w dłuższej perspektywie przeceniać. Jeśli ktoś lubi ryzyko, to faktycznie mamy jeszcze przestrzeń do wzrostów na KGHM-ie, aczkolwiek cały jakby ten układ mi się mocno nie podoba. Następny walor Eurocash. Wydawałem ostatnio ciekawą analizę techniczną. Pokazywałem, że przełamaliśmy tą linię trendu. Teoretycznie mamy falę pierwszą i trójfalowy ruch spadkowy. Mamy przełamaną linię trendu, więc powinno pojawić się momentum. Powinniśmy budować co najmniej korektę wzrostową, i ta korekta wzrostowa powinna co najmniej gdzieś nas w tych okolicach 18 zł zabrać. Czy tak się stanie? Zobaczymy.
Dwa ostatnie walory. Dino, najpierw może Dino, bo tutaj mamy ciekawą strukturę na wykresie czterogodzinowym. Prawdopodobnie możemy kształtować formację klina kończącego. Pokazywałem Państwu tą formację trójkąta, wybiliśmy się z niej górą, ładny ruch wzrostowy, cofnęliśmy się i ostatnio mówiłem o takiej alternatywie, która może być jeszcze budowana. Oczywiście ten klin mógł się zakończyć wcześniej, natomiast 1, 2, 3, 4, 5, taki klin wygląda źle. Ten klin, który zaznaczyłem obecnie, wygląda korzystniej. Więc teoretycznie, dopóki nie przebijemy tych poziomów w okolice 247, to mamy szansę na jeszcze ruch wzrostowy w stronę 300 zł na dino. Ale jeśli to się stanie, to pamiętajmy o tym. Mamy mieszankę formacji trójkąta i klina. Jest to najbardziej sugestywna mieszanka wskazująca na zakończenie tendencji wzrostowej. Na koniec WIG20 LPP. No i tutaj mamy dwa warianty. Dla opcji bullishowej, czyli z taką formacją trójkąta A, B, C, D, potrzebujemy co najmniej korekty 50% tego ostatniego ruchu. Czyli potrzebujemy, aby walor skorygował się do okolic 6200 albo 4900, do takiego szerokiego przedziału 50, 78 i 6, czyli albo przebicie tych lokalnych dołków, może na tym zniesieniu Fibonacciego się zakończymy. To jest jakby ruch minimalny potrzebny do tego, aby zakończyć falę E. Fala E finalizuje nam trójkąta i wtedy wybijamy się na 13 tysięcy złotych. Natomiast to jest wariant prowzrostowy, bo w wariancie bearishowym zamiast formacji trójkąta mamy szczyt fali pierwszej, mamy pierwszą falę korekcyjną, falę W, mamy falę X, no i powinniśmy się spodziewać kolejnej struktury spadkowej. Jeszcze tylko szybko zobaczę dwie rzeczy. Kolejnej struktury spadkowej, no i zasięg tej struktury spadkowej to jakaś powinna być równość. No i proszę zobaczyć, gdzie ta równość nam wypada. Okolice 2000 zł. Wiem, że nisko, wiem, że wydaje się to śmieszne, bo to jest znowu jakiś spadek rzędu 75%. Natomiast jeśli będzie ta bearishowa struktura rozgrywana, to są targety charakterystyczne dla teorii falowej. Oczywiście ona zyska przede wszystkim, jakby inaczej, ta struktura wzrostowa zostaje zanegowana wraz z przebiciem marcowego dołka. Czyli wraz z przebiciem fali C, wraz z przebiciem tejże fali C. W obu wariantach spadki, w wariancie bullishowym powinniśmy zobaczyć przynajmniej tą przecenę rzędu 2-2,5 tysiąca złotych, czyli jakieś 30% w dół i ewentualnie do góry na rozpoczęcie kolejnego silnego ruchu, albo zdecydowanie silniej w dół. Następnie walory z MWIG-u na GPW, na AMICE. Tak, nic ciekawego się nie dzieje. Pokażę Państwu CCC. Klasyczna formacja wzrostowa dla fali czwartej. Wydaje się być zakończona i mamy opcję z poprawieniem minimów na CCC, czyli znowu z jakimś potężnym tąpnięciem. No, klasycznie od szczytu nam to wygląda na impuls. Pytanie oczywiście, czy ta formacja zostanie zrealizowana. Nawet można tu się pokusić o wyznaczenie jakiejś wieloletniej formacji głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, mamy prawe ramię, mamy głowę, no i mamy teraz linię szyi, tak jak kursor jest zaznaczony. Jest to oczywiście jakieś możliwe, można sobie taką formację wyobrazić. Bardziej zwracam uwagę na trójfalowe odreagowanie, które zatrzymuje się na równości fali, na górnym ograniczeniu kanału. Typowe zniesienie dla wydłużonej fali trzeciej. Ja wcale nie byłbym jakimś optymistą po przebiciu tego lokalnego szczytu i nie odtrąbiałbym początku hossy. Wydaje mi się, że to może być koniec odreagowania korekcyjnego. W przypadku benefitu prawdopodobnie kształtujemy taką formację korekcyjnego trójkąta, z której powinniśmy wybić się dołem, bądź jeśli uznamy, że ten pierwszy ruch wzrostowy to jest fala A, to powinniśmy wtedy gdzieś dojść do tych okolic 550 i z tych okolic wybić się górą. A to jest ten wariant alternatywny, może nie pokazałem, no ale znowu w obu tych wariantach, jak Państwo widzą, spodziewam się najpierw jakiegoś ruchu korekcyjnego. Te ruchy korekcyjne, nawet jeżeli myślimy o bardzo bullishowych wariantach długoterminowych, to te ruchy korekcyjne byłyby choćby właściwe do tego, aby złagodzić euforię z ostatnich tygodni. W ostatnich tygodniach, nawet miesiącach, euforia jest niesamowita. Potrzebujemy, nawet jeżeli uważamy, że żadne głębsze korekty nie wystąpią, choć jakby teoria falowa wyraźnie wskazuje co innego, ale jeżeli uważamy, że wszystko co najgorsze jest za nami, że nie będzie jakiegoś mocnego double bottom, że już jest po pandemii, że stymulusy fiskalne zadziałają, że nie będzie inflacji, że
krzywa dochodowości nie będzie dalej stromieć i należy tylko kupować, i że tym razem, jedyny raz w historii, to klienci detaliczni mieli rację i kupili masowo w samym dołku, a nie w samym szczycie. Nawet jeżeli to wszystko uważamy za prawdę, to przynajmniej powinna nastąpić korekta, która nam skoryguje cały ten ruch wzrostowy od marca do bieżącego okresu, który nam trochę tą euforię schłodzi, która nam wychłodzi trochę wskaźniki. Ta korekta, bazując po indeksach, jeżeli zakładamy, że na indeksach zagranicznych mamy ruch wzrostowy w ramach fal pierwszych od marcowego dołka, połowa tego ruchu wzrostowego powinna zostać oddana. To jest klasyczna korekta dla fali drugiej. Więc to powinniśmy zobaczyć jako wariant minimalny, czyli te korekty rzędu często 30%, które pokazuje na walorach, jak najbardziej w ten ruch spadkowy się wpisują, bo tyle mogą oddać faktycznie walory w ramach tej korekty. To jest wariant minimum, a wariant brutalniejszy już Państwo znają. Famur wybił się z formacji klina. Dla mnie zrealizował jeden target wzrostowy, czyli okolice 2,25. Idzie na razie mocno do góry, nawet jeżeli jest to formacja impulsu, bo teoretycznie można by się o taką chyba formację tutaj pokusić, to raczej finalizujemy falę piątą. Mamy falę pierwszą, teoretycznie ABC, można zrobić taką strukturę. Fala trzecia, trójkąt w ramach fali czwartej. Fala piąta, pewnie bardzo mocno walor jest wykupiony, więc jeśli ten cały ruch uznamy za falę pierwszą, znowu powinniśmy go skorygować w ramach fali drugiej. To jest zawsze problem fali pierwszej, która nam powstaje. Ona jest bardzo mocna, bardzo gwałtowna, natomiast korekta, która po niej występuje, okazuje się, że może zabrać praktycznie cały wypracowany zysk, chyba że udało się kupić w samym dołku. Dlatego w teorii falowej teoretycznie miejsce do otwierania pozycji to jest właśnie korekta w ramach fali drugiej, a niekoniecznie łapanie dołków czy szczytów, w zależności od struktury. W przypadku Intercarsa prawdopodobnie fala pierwsza, druga, może podfala pierwsza, druga. Mamy dobre momentum do tego, aby uznać ten ruch wzrostowy za falę trzecią, więc na razie wygląda to w porządku. Kernela Państwu pokazywałem w zeszłym tygodniu, kęty również. W przypadku kętów finalizujemy klina. W przypadku kernela mówiłem o tym, że to, co miało być zrealizowane, zostało zrealizowane, więc ja nie mam jakiegoś większego bullishowego view na kernel. W przypadku kent szczyt został już poprawiony. Teoretycznie mamy jeszcze 10% miejsca do wzrostów. Dla mnie ciekawie wygląda Agora, której zaczynam się przyglądać, bo mamy formację impulsową. Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę. Jest to ładna formacja impulsowa. Jeśli dojdziemy korektą na 5,40, będzie można się zastanawiać, czy to nie jest fala druga, po której pójdziemy w stronę 10 zł. Natomiast oczywiście czekam na rozwój sytuacji. A contrario do Intercarsu wygląda Autopartner, bo na Autopartnerze mamy formację, która wskazuje na wydłużenie fali piątej i jeśli faktycznie zobaczymy jakiś odwrót z tych poziomów, to możemy doświadczyć głębszej korekty nawet w stronę 5 zł. Na razie jakiegoś tego spektakularnego odwrotu nie ma, no ale też płynność jest mała, żeby już schodzić na tak niższy interwał, więc zobaczymy, co się dalej wydarzy. W przypadku stal eksportu bardzo mocno z tego poziomu przeze mnie sugerowanego poszliśmy do góry. Teoretycznie mogliśmy ukształtować falę trzecią, w której piątka była wydłużona. Teoretycznie to by oznaczało, że jeśli zobaczymy jakąś konsolidację w formacji trójkąta, będzie można uznać jako falę czwartą, potem kolejny ruch w górę, piątka i mamy początek wieloletniej prawdopodobnie struktury wzrostowej. Natomiast jeśli ta korekta będzie mocno schodzić w dół, jeśli zejdziemy, jakby zniesiemy cały ten tegoroczny wzrost i wrócimy w stronę 3 zł, no to mamy załamanie impulsu i to oznacza, że to była tylko dynamiczna, trójfalowa struktura. Dla mnie ten zasięg wzrostowy został zrealizowany i poczekam, co dalej się na tej spółce wydarzy. I na koniec Toja. To je pokazywałem na początku roku, czyli w zeszłym tygodniu. Mieliśmy tą ciekawą strukturę wzrostową. Rozpoczął się ruch wzrostowy, zaatakowaliśmy górne ograniczenie kanału. Czy ono zostało wybite? Jeśli kanał sobie w ten sposób pociągniemy, to pewnie zatrzymaliśmy się dokładnie na tym górnym ograniczeniu kanału. No właśnie, myślę, że tak to trzeba w tym momencie przerysować. Więc na razie nie udało się tego przełamać. Natomiast Toja ma ciekawą strukturę wzrostową na 10 zł. Wygląda to w porządku. Teoretycznie pewnie schodząc na mniejszy interwał, jeśli płynność pozwoli,
Och, na siłę możemy tutaj rozpisać to impulsowo, więc walor wyglądać dość dobrze do kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Niestety znowu wyszedł bardzo długi webinar, bo coraz więcej tych walorów mam Państwu do pokazania, ale mam nadzieję, że jeśli trwa to za długo, to są w stanie Państwo sobie przeklikać do sekcji, które Państwo interesują. Jeśli jednak materiał jest dla Państwa zbyt długi, zbyt żmudny, trudny do odsłuchania, czy zrozumienia, czy utrzymania koncentracji, to proszę o jakieś komentarze, bo faktycznie te webinary w ostatnim czasie mi się zaczynają wydłużać. Więc jeśli uważają Państwo, że lepsza jest trochę bardziej skondensowana porcja wiedzy, to może coś z tym fantem zrobię, jeśli oczywiście będzie od Państwa takie zapotrzebowanie. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. Przypominam, że tygodnia na giełdach zagranicznych dzisiaj nie będzie. Zostanie nagrany za tydzień, 18 stycznia, razem z tygodniem na JPW. Na dzisiaj to tyle. Słyszymy się w przyszłym tygodniu.